dziwnie, że wszelkich bytów uczucie. Tyś chwały Jego blaskiem i wieczną świata nadzieją. Usłysz więc nasze wołanie ze wszystkich ziemi zakątków. Wspomnij, że niegdyś przyjąłeś śmiertelną postać człowieka, rodząc się z łona czystego, niepokalanej dziewicy. Dzień, który do nas powraca, przez roku stałe nawroty, świadczy, że z Ojca stolicy przyszedłeś, aby nas zbawić. Niebo i lądy z morzami i to, co w nich się znajduje, Ojca wysławia z radością, gdyż On Cię posłał na ziemię. Także i my, których Panie, swej krwi obmyłeś strumieniem, nowym Cię hymnem wielbimy w rocznicę Twoich narodzin. Jezus zrodzony z Maryi, niech Tobie z Ojcem i Duchem chwała i cześć bezgraniczną oddaje wszelkie stworzenie. Amen. Czy sakrum zawarte w sztuce jest w stanie zaspokoić apetyt współczesnego człowieka? Czy w przesyconym świecie jest miejsce na prostotę? Czym jest duchowe życie w zlaicyzowanym świecie? Sezon wakacyjny w pełni. Wybieramy różne formy spędzania wolnego czasu. Woda, kocyk, napoje. Klikanie ikonek telefonu. Pierwsze skojarzenie statystycznego Polaka na hasło ikona to obrazek aplikacji w telefonie lub logo znanej marki. Więc co robimy na ulicach Krakowa, podczas kiedy powinniśmy być w siedzibie światowej korporacji? Co było pierwsze? Ikona czy telefon? Jajko czy kura? A co na hasło ikona sądzi najpopularniejsza przeglądarka internetowa? Ikona, grecki ikon, obraz. Obraz sakralny powstały w kręgu kultury bizantyńskiej, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczne dla chrześcijańskich kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i grecko-katolickiego. I tak ze świata multimediów paradoksalnie przenieśliśmy się w realny świat obrazu. Historia ikony kryje wiele zagadek. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że trudno ustalić, kto namalował pierwszą, a raczej kiedy wizerunki świętych zostały nazwane ikonami. Wśród historyków sztuki nie ma pewności. Prawdopodobnie pierwowzorem ikon były portrety grobowe z Fayum lub wczesnochrześcijańskie malarstwo katakumbowe. Po kilku stuleciach rozwoju sztuki chrześcijańskiej w VIII wieku w Bizancjum zaczęto zastanawiać się, czy nie jest to już bałwochwalstwo. Przecież wówczas
Skromna ikona malowana w klasztorach przerodziła się w warsztatach przy dworach carskich w dzieła oblane złotem, pełne przepychu i bogactwa. Przesyt, który jest prześladowaniem? W okresie ikonoklazmu były masowo i systematycznie niszczone. Niepodważalnym faktem jest działalność cesarskiej policji, która tropiła malarzy i posiadaczy ikon. Mnichom konfiskowano klasztory, zakazywano chodzić w habitach, zamykano w więzieniach, zmuszano do małżeństwa lub skazywano na wygnanie. Pierwotne chrześcijaństwo, jedna religia. Kiedy nastąpił podział? 692 rok, podczas synodu trulańskiego, zostaje zerwana jedność kościołów wschodnich z rzymskim. 300 lecia później młode państwo polskie poprzez chrzest Mieszka I zostaje włączone w krąg cywilizacji łacińskiej i kościoła katolickiego. Biorąc pod uwagę ówczesne granice wschodniej Polski i mieszankę kulturową na Kresach, trudno się dziwić, że elementy modelu greckiego wnikły w głąb naszego kraju. Pierwsze skojarzenie świadomego, statystycznego Polaka na hasło ikona to Jerzy Nowosielski. Na czym polega fenomen profesora z Krakowa? Teolog prawosławny, malarz, uważany za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon, za sprawą opracowanego przez siebie alfabetu malarskiego rozpowszechnił ikonę i przywrócił jej istotę pierwotnego znaczenia. Jego sztuka pobudza intuicję człowieka i wrażliwość poznania. Jego dzieła silnie oddziaływują na widza swoją formą i głęboką duchową treścią. Łączenie sakrum i profanum, erotyki z mistyką, a przede wszystkim wchodzenie w głębszy namysł nad metafizyką czyni z Nowosielskiego niezwykle oryginalnego artystę, wymykającego się łatwemu etykietowaniu. Sięganie do tradycji chrześcijańskiego wschodu, do prądów obecnych w kulturze zachodu, szukanie środków, które unaocznią głębszy sens doświadczenia ludzkiego, to istota jego filozofii. Niedoceniany za życia malarz, profesor Akademii, stał się wzorem do naśladowania dla wielu pokoleń. Pełen życiowych doświadczeń, artysta odchodzi, pozostawiając po sobie wiele drogowskazów. 21 lutego 2011 roku o śmierci poinformował jego przyjaciel i opiekun Andrzej Starmach. W kamienicy, pod którą stoimy, już dzień po śmierci malarza włamano się do mieszkania. Gdyby nie specjalistyczna grupa Vinci, ekspertów od kradzieży dzieł sztuki, prawdopodobnie tuż po śmierci Polska utraciłaby część jego dorobku. Samochód wypełniony ikonami przygotowanymi do wywiezienia z kraju odnaleziono na granicy z Odrą. Czy w śmierci można odnaleźć pozytywny wymiar? W pustelni, tuż po odejściu Nowosielskiego, nastąpił przełomowy moment w życiu początkującego kapucyna ikonopisa. Śmierć mistrza pobudziła zakonnika do refleksji. Uświadomiła mu, że jest to wydarzenie ponadczasowe, że pewna era w ikonie się kończy. Podniósł pędzel i próbując wejść w klimat Nowosielskiego, rozpoczął cykl 7 ikon. Thank you.
Twórcze podejście do ikonografii jest dla brata Świądra bardzo ważne. Próbuje odpowiadać na apetyt współczesnego człowieka. Chce wejść w dialog z człowiekiem ukształtowanym przez współczesną kulturę, dotkniętym kryzysem cywilizacji chrześcijańskiej. Wprowadza do ikonografii elementy sztuki współczesnej, odnosi się do kanonu Nowosielskiego i jego słowiańskiej wrażliwości. Historia jego życia to miejsca, w których bywa i pracuje, relacje z ludźmi, których spotyka. Wędrówka i doświadczenia życiowe kształtują jego twórczość. I kiedy patrzymy na jego pracę, odnosimy wrażenie, że malarstwo jest dla niego sposobem ewangelizacji. W przesyconym i zlaicyzowanym świecie prostota okazuje się być głośnym wołaniem o jedność. Surowość i asceza pozwalają nam odkrywać samych siebie i dotrzeć do swojego wewnętrznego głosu. Siódmy stycznia to dzień, kiedy Cerkiew grecko-katolicka i Kościół prawosławny obchodzą święta Bożego Narodzenia. To także rocznica urodzin Jerzego Nowosielskiego. Stojąc na grobie mistrza, pocieszające jest to, że pomimo trudnych dziejów ikona jest wciąż żywa. Tak bardzo ekscytujemy się współczesnością. Multimedia sprawiają, że przestajemy myśleć, racjonalnie interpretować otaczający nas świat. W tak trudnych dla Homo sapiens czasach ikona jest źródłem, z którego każdy może czerpać i odnaleźć samego siebie.